Cześć, kolejny dzień z Bogiem rozpoczynamy w dużej gromadzie, bo wiem, że tutaj te filmy każdego ranka ogląda około 2000 osób. To jest wielka radość dla mnie, że możemy być razem, że możemy wspólnie to wszystko robić, bo wiecie, ja tutaj odpalam tą kamerę, wcześniej przygotowałam teksty, staram się być tutaj ładna, zgrabna przed wami i składna, ale wy również robicie swoją robotę, dlatego że po pierwsze oglądacie te filmy, po drugie tutaj jesteście, po trzecie wspieracie siebie nawzajem, po czwarte wspieracie również to, co ja robię, niektórzy z was nawet finansowo, ale wielu z was modlitewnie, więc to jest takie nasze wspólne dzieło, tak? My to tak wspólnie robimy i ta wspólność mnie tutaj zachwyca, to jest niesamowite, każdy ma jakąś rolę do spełnienia. No dobra, zaczynamy, kochani, kolejny dzień. Tym razem pierwszy list Jana, 4:10. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Kiedy słyszysz, Bóg cię kocha albo Jezus cię kocha, to myślisz sobie, no tak, no kocha mnie, to jest taki pewien banał, tak? Taka oczywista rzecz. Wydaje się, że no wszyscy już wiedzą, że Bóg ich kocha. Ale tutaj mamy definicję miłości. Co to znaczy, że ktoś ciebie kocha? Co to znaczy kochać? Tak? Tutaj na czym polega miłość? Dzisiaj się uczymy o tym, na czym polega miłość. Jest wiele definicji miłości. Ludzie czasami kochają, im się wydaje, że kochają, a tak naprawdę nie kochają. I tutaj mamy definicję miłości. Oprócz tego, że czytamy w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale, dokładnie jak ta miłość się przejawia, to tutaj jest takie podsumowanie, takie streszczenie, można by było powiedzieć, że miłość polega na tym, że to Bóg nas ukochał, to On nas pierwszy pokochał, tak? Miłość polega na tym, że Bóg nas kocha. Nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, On pokochał, On wybrał, On nas zbawił, On umarł za nas, zanim żeśmy byli w stanie zrozumieć, że jest to wartościowe. On nas pokochał. Na czym polega miłość? Miłość jest bezwarunkowa. Miłość jest pierwsza. Nie patrzy na tą drugą stronę, aż ta druga strona mnie pokocha, albo zauważy przynajmniej, albo doceni. Tylko miłość jest rozrzutna. Miłość wychodzi z inicjatywą. Miłość jest pomimo tego, co ta druga strona z tym zrobi. Niesamowite. On nas pokochał i dlatego posłał swojego Syna. My wiemy, On posłał Go po to, żeby nas uratować, bo bylibyśmy zgubieni wszyscy. Więc wymyślił taki sposób, by posłać swojego Syna, by ten Syn zamiast nas umarł na krzyżu. I On zamiast nas poniósł karę, która nam się należała. I my zostaliśmy uwolnieni. Uwolnieni do innego życia. Tak. Chrystus stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Na tym polega miłość. Że ty bierzesz na siebie to, co powinno spaść na drugą osobę. I jest to chyba najbardziej w takim ludzkim środowisku zrozumiałe, kiedy patrzymy na matkę i dziecko, gdzie matka jest w stanie zasłonić swoje dziecko przed jakimiś ciosami czy niebezpieczeństwem, nawet sama ponosząc krzywdę, nie myśląc o tym, czy to jest logiczne, czy nie. Tylko po prostu chroni swoje dziecko za wszelką cenę, znosząc to, co mogłoby spotkać je, tak? Tylko przyjmuje jakby na siebie te ciosy. I w podobny sposób Bóg zrobił dla nas, że On przyjął na siebie to, co powinno być naszą karą. No ale polega miłość, że ty chronisz. Jest to wbrew logice. Może to jest wbrew jakiejś sprawiedliwości dla niektórych, mi się wydaje. Może to jest wbrew jakimś takim naturalnym instynktom. I na tym polega miłość. I my o tej miłości musimy cały czas czytać, musimy to rozważać, zastanawiać się nad tym, jak Bóg nas pokochał. To ta świadomość rodzaju, kalibru, że tak powiem, tej miłości powinna robić przestrzeń w naszym sercu, żebyśmy my też tak kochali. Bo wiesz, jeżeli doświadczysz hojności, to doświadczenie powinno ciebie przemienić. Jeżeli cię nie przemienia, to jest słabo, tak? To jest trochę słabo. Jeżeli to tak jak niektórzy ludzie jeżdżą gdzieś na wakacje do innych krajów i oni nic nie widzą.
Oni tam niczego nie doświadczyli tak naprawdę. No coś tam jedli, kogoś tam spotkali, ale widać, że to nie zmieniło ich wewnętrznie. A przecież mieli okazję dowiedzieć się o nim, o historii danego miejsca, mieli okazję porozmawiać z tubylcami, zobaczyć, jak inni ludzie myślą, co cenią, na co są wrażliwi. I to powinno dać im do myślenia, powinno zmienić coś w ich sposobie życia. Wielu ludzi podróżuje i to w ogóle ich nie zmienia. Piszą o tym albo mówią, pokazują zdjęcia, co widzieli, co jedli, co smakowali. Wszystko tylko kręci się wokół pięciu zmysłów, ale nie ma przemiany w duszy. I my czasami też tak przechodzimy przez życie, że czegoś doświadczamy, ale to nas nie zmienia. Tak nie może być. Tak nie może być. Doświadczenie miłości od Boga powinno nas tak przemienić, że będziemy łaskawi względem innych ludzi, że będziemy również chcieli, tak jak Bóg, okazywać ludziom przychylność, taką niezasłużoną. Nawet jeżeli oni nas nie lubią, nawet jeżeli oni są względem nas nawet wrodzy, to my, idąc śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa, będziemy ich kochać. Będziemy się nad nimi pochylać. Będziemy mieli tą siłę i tą chęć, tą swobodę wewnętrzną, żeby tak robić. Bo będziemy uzdrowieni przez tą miłość. Będziemy przez nią dotknięci, będziemy przemienieni. Myślę, że ten werset jest właśnie o tym, na czym polega miłość i jak ta miłość może nas zmienić. I to nie jest kwestia tylko ludzi, którzy byli, nie wiem, jakimiś bandziorami i oni tą miłość poczuli i ona ich przemieniła, także teraz są łagodni. Każdego dnia każdy z nas powinien doświadczać tej miłości i dawać się przez nią przemieniać. Tak więc Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź, napełnij nas zrozumieniem Bożej miłości, miłości Taty, miłości, która jest nie do ogarnięcia, ale niech ona nas ogarnie, niech ona nas przemienia. Chcemy w podobny sposób kochać, chcemy nauczyć się, czym jest miłość. Właśnie dzięki temu doświadczeniu, które mamy teraz z Tobą, modląc się, będąc z Tobą, wdychając Ciebie, będąc blisko. Dziękujemy Ci, że nas tak pokochałeś. To jest niepojęte, że nas tak pokochałeś, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że nas kochasz bezwarunkowo, że bez względu na to, co się stanie, będziesz zawsze nas kochał, będziesz zawsze na nas czekał, będziesz zawsze nas osłaniał, będziesz zawsze przyjmował ciosy na siebie, tak żeby na nas nie spadły. Jesteś doskonały w miłości i my chcemy Ciebie również naśladować. Wypełniaj nas teraz, tak żebyśmy mogli odczuć też, zrozumieć i odczuć wewnętrznie, doświadczyć tej miłości. Amen. Amen, kochani. No napiszcie coś, napiszcie, jak wy rozumiecie ten werset, w jaki sposób on was poruszył i czy doświadczacie Bożej miłości tak na co dzień. Jaki to ma wpływ na was, na wasz sposób myślenia, postępowania. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Pa, pa.